Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family. Z drugiej strony jest Krzyś, który zaraz się wam tutaj pokaże. A dzisiaj ruszamy z tematem konsoli, ponieważ jest to sprzęt, który ostatnimi czasy jest bardzo popularny. Ja go bardzo chciałam, ale nie mogliśmy nigdzie znaleźć konsoli na wymiar, która będzie, wiecie, idealnie pasowała na szerokość, na głębokość, zmieści się na niej gramofon, który po prostu nie miał miejsca. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, to zapraszamy do oglądania, pokażę wam wszystko krok po kroku. Mamy godzinę 18 i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie półkę. Bo co by nie? Tak. Pojechaliśmy do Castoramy, kupiliśmy parę elementów, z których to zrobimy. Marta cały czas szukała gdzieś na Olicie i tak dalej. Chodzi o konsolę. Jakiejś konsoli szukała. Szukała i szukała i szukała. W końcu zdecydowaliśmy się, że zrobimy sobie ją sami. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i że pójdzie to dosyć tak sprytnie i szybko. Mamy tutaj blat, który idealnie będzie nam pasował w miejsce, w które chcieliśmy mieć konsolę. Mamy tutaj takie rzeźbione nóżki, które są piękne. Piękne. I mamy jeszcze deseczki, które będą potrzebne, żeby wesprzeć tą komodę, połączyć, znaczy konsolę, połączyć, żeby to wszystko nam stabilnie stało i jeszcze zrobimy jedną półeczkę na dole tych nóżek, żeby, wiecie, nie stał sam taki stół z nogami, tylko miał jeszcze jakąś dodatkową półeczkę. A konsola jest nam niezbędna do tego, żeby na czymś położyć gramofon, bo aktualnie nie ma on miejsca swojego. To co? Zabieramy się do roboty i będziemy wam opowiadać na bieżąco. Próba numer 7. No. Przecięliśmy to na pół. Demontujemy nóżki z nóżki. Zobaczcie. Najpierw musimy rozciąć nóżki. Właśnie w ten sposób. Bo tutaj będzie wskakiwała nam półka, więc żeby to wszystko sobie na kołkach wsadzić, musimy to rozciąć i jedziemy po kolei z każdą nóżką tak samo. Czyli co na kołku? To jest kołek. Żywiczny. Teraz sobie to wyszlifujemy tutaj delikatnie. Dobra. Perfekto. Tu będziemy montować na tym kołku. Na tym kołku. Na tym, co wystaje. Tutaj do blatu, ale jak widzicie, gdybyśmy tak zamontowali, to by nam to wyszło bokiem. Tak. Musimy to skrócić sobie, co najmniej o połowę. O połowę. Gdzieś maksymalnie tyle możemy się wwiercić. Żeby nie wyjść za głęboko, a żeby trzymało. I będziemy musieli później uciąć jeszcze te nóżki, żeby one tutaj weszły. Teraz odmierzamy, jak mają być nogi oddalone od krawędzi. I środek nogi wypada na 4,5 cm z tej strony. Teraz przycinamy te wystające kołki tutaj. No, nie wiem, jak to nazwać. No, ale to trzeba dociąć, bo jest to za długie. Okej, to mamy stół na dwóch nogach. Okej, mamy to. Jaki stolik. No to nie ma nie do siedzenia, to ławeczka. To ławeczka, ławeczka. No to może w co o 18.30 robił ławeczkę. No co zrobisz, no? Szpec wyszukiwania środka koła. Taką metrówką. Mam skuteczność 25%. No dobrze, mów dalej. Teraz montujemy kołki. Takie nawierty, no nie są idealnie równe, ale nie muszą być. Mówiłam 25%, nikt, ja jestem uprawdziwy. Nikt nie zobaczy kołka w środku, więc luz. Tu będzie kołek, żeby nam się to wszystko trzymało. Czekam, aż Martusia mi naznaczy.
coś się źle zrobi, to się nawygląda. Dobrze. Idealny środek. Idealny. No i to jest to moje 25% właśnie. Na czwartym? No, trzeba się było nauczyć. No świetnie. Nic nie mówię. Idealnie. No. I mamy taki znacznik do kołków. Tak to wygląda. To jest po to, żeby tutaj to włożymy, to później możemy odbić miejsce. Przyciśniemy, to tu mamy zaznaczone, gdzie powinno być wiercenie pod kołek. I teraz. Dobra, pokażę, co zrobiliśmy. Przed wyglądało tak, po wygląda tak, ze względu na to, że mamy okrągłe nogi i żeby, wiecie, to tak nie sterczało brzydko, to wszystko sobie tutaj ofrezowaliśmy. Ostatecznie będzie wyglądało to w ten sposób, czyli będzie z każdej strony obłe, bo na razie tutaj mamy ostry kształt, a tutaj mamy taki obły, więc jeszcze to będziemy robić. Ale z racji, że się w cholerę tam pyli, to odstawimy kamerę i pokażemy wam efekt końcowy. Dobra, sprawa belek ogarnięta. Przed, po, zobaczcie. Tu mamy wyszlifowane do okrągła, zaraz pokażę dlaczego. I mamy też tutaj te elementy również wyszlifowane. I teraz pokażę wam, dlaczego to było takie ważne. Tak wygląda w wersji nieoszlifowanej. Tak. O. Tak. I wyglądało tutaj jakby trochę słabo, bo widać było, że coś tu jest nie tak. I teraz to, co myśmy zrobili. I teraz wersja oszlifowana. Czyż nie wygląda pięknie? Od razu wygląda tak, że to po prostu tak miało być i tak miało wyglądać, więc jesteśmy z siebie dumni. Tym bardziej, że tutaj też są takie, wiecie, elementy. I tu wszystko pasuje. Kolejna część za nami i mamy zaoblony blat. Wiecie, żeby nie był taki ostry. Już jest o wiele przyjemniejszy, wiecie. Gdyby się ktoś tak jebnął w kant, to nie będzie boleć. Aż tak. No. Teraz będziemy wycinać szuflady, bo w międzyczasie trochę zmieniłam koncept. Mój mąż jest bardzo szczęśliwy, ale stwierdziłam, że super pomysłem będzie mieć tutaj szuflady. I w ogóle nie byłam ostra w tym kadrze, ale co mi tam. I robimy szuflady. Teraz musimy sobie po prostu je wymierzyć, zrobić boczki, no i powoli będziemy montować całą półkę, bo przecież to już końcówka. Nie, wcale nie. A szuflada będzie miała front z tego samego blatu, ale jako boki wykorzystamy sklejkę, którą będziemy szlifować, ale po prostu to mamy resztkę, gdzieś tam została i żeby nie kupować kolejnej, wykorzystamy po prostu to. Kolejna część naszej konsoli to szuflady. I my stwierdziliśmy, że zrobimy sobie szyny na szufladę, taką frezowaną. To macie bok szuflady, żeby zwizualizować. I szuflada będzie sobie po tej szynie jeździć i wtedy ona prawdopodobnie nie będzie nam wypadać. Przynajmniej takie jest założenie i wygląda to całkiem zacnie. To już mamy wycięte boki szuflad. I teraz musimy ogarnąć boki tutaj naszej konsoli. Front szuflady, tył konsoli, tył szuflady. I wyfrezować jeszcze na dno szuflady. Bo naszym dnem szuflady będzie sklejka, którą też gdzieś tam kiedyś kupiliśmy na spróbę. I po prostu sobie tak leży zabejcowana, bo próbowaliśmy kolor. Ale ostatnio to tylko był test. I teraz właśnie ten test wykorzystamy na dno szuflady, także nic się nie marnuje. Wiecie, coś już stoi. Co prawda, znaczy może nie stoi, ale leży do góry nogami. Natomiast tu mamy już zrobione boczki, tutaj mamy podpórkę z jednej strony, z drugiej strony. Teraz będziemy tutaj montować prowadnicę do szuflad. To będzie teraz. Pracujemy aktualnie nad szufladą. Mamy już tutaj boki szuflady. I spód. I spód. Teraz kleimy szufladę do frontu. Już sobie odmierzyliśmy wszystko. I modlimy się, żeby spasowało. Taka sytuacja. Pokażę wam najlepszego rodzaju, najnowocześniejsze ściski ever. Żeby złożyć szufladę, trzeba położyć na niej farbę.
żeby się wszystko chyciło. No nie mieliśmy czym innym tego zrobić po prostu. Mamy jedną część zrobioną, pokażemy wam jak wygląda. Tutaj mamy nóżki, jedna nóżka, druga nóżka i boczek, ściśnięte wszystko i to się już trzyma. Stoliczek stoi, konsola. Stoliczek nie brzmi. Konsola. Konsola stoi jeszcze bez szuflady, ale domontowaliśmy tutaj na dół taką listewkę łączącą nogi i ona jest tutaj frezowana w środku i będziemy wkładać do niej listewki, żeby zrobić sobie półeczkę. Widzicie? Tutaj jest frez, żeby tu nam nic tutaj nie wychodziło. I teraz będziemy robić taką drabinkę z deseczek. One już były wyfrezowane, także to udało nam się kupić, nie trzeba z tym nic zrobić. Zaczynamy. Ja bym spróbował tą szufladę. No to sobie spróbuj szufladę. Mogę spróbować. Możesz. Ale jak to będziesz nie na gdzie tutaj może było. Nie no, to pokaż. Na żywo, na żywo. Przewróciłam klej. Jest na żywo, jest. Chwyciła mocno. To super. Także jest git. Teraz się w cholerę boję. Muszę ją równo wkładać. Widzę jak chcę być poważny, mój mąż chce być poważny, a w duchu... No pięknie. Wyszła szczelina ładnie. To... Ty, łobuzie, wszystko mi zepsuł. No to w każdym razie, teraz Krzyś zepsuł, a chodzi generalnie o to. Na sztorc by lepiej stały. Tak, no to to są nas sztorc po prostu. No popatrz. No i, no i popatrz tu. No, no to... Ale i tak to musimy układać pojedynczo. No i tak, no wiadomo, ale chciałam... Dobrze, to już kochani nie poprawiaj. Już wszyscy będą wiedzieć o co chodzi. Odmierzyliśmy sobie takie bloczki 1,1 cm. Po wyliczeniu to jest najlepszy wymiar. I żeby ustabilizować to wszystko, to po każdym klejeniu będziemy je właśnie tak dzielić, żeby miały równe odległości. Także taki patent sobie wymyśliliśmy, bo nic innego nie zdało egzaminu. Nasza konsola już stoi i zabieramy się za malowanie i malujemy lakierobajtą. W takim dość ciemnym kolorze i Krzysiu to robi. Tam już jest pomalowany front szuflady. O ja. Jest piękny. Zajebisty kolor. Tak, bardzo dobry wybraliśmy kolor. Ta konsola stanie ostatecznie pod lustrem po drugiej stronie salonu, a tutaj mamy w planach coś nieco większego, co pojawi się już za niedługo. Mam nadzieję, że projekt wam się przydał, podobał i stwierdziliście, że warto zrobić coś samemu. Ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!